Cześć, ostatnio pokazujemy Wam tylko jakieś duże systemy magazynowania energii kilkudziesięciokilowatowe na falownikach 15 kV amperowych z 20 ma a dzisiaj chcę Wam pokazać mały magazyn energii, magazyn, który klient wykonał sobie do it yourself, kupił sobie falownik z funkcją ładowarki multiplus. Ten multiplus od 12 lat działa. Wentylatorki troszeczkę już stają się głośne, ale bez problemu spełnia swoją funkcję. To jest po prostu Gwarancja jakości to jest taki symbol długowiecznej pracy urządzeń, kiedy przyjeżdżamy do klienta, poprawić system, grzały się kable, stopił się bezpiecznik topikowy na kablach do akumulatora, różne dziwne rzeczy się działy, natomiast inwerter działa, nie ma żadnych problemów. I dzisiaj pokażę Wam, jak taki system wygląda przed i jak taki system wygląda po naszej interwencji. Słuchajcie, jak robicie sami taki system, to warto zamontować taki przełącznik 1.0.2, który byłby w stanie ominąć system Victrona, czyli przełączyć się na bypass. Wtedy, w takiej sytuacji jak teraz, kiedy musimy przeserwisować, wymienić przewody w takiej instalacji. No, łatwo byłoby nam po prostu ominąć Victrona i porozpinać sobie kable stałoprądowe i, i zasilanie ac na, AC out z Victrona. O co chodzi z tym bypassem? Victron to system, który zapewnia nam zasilanie gwarantowane. Więc najpierw mamy coś przed Victronem. I coś za wiktronem, to co jest, yy, jest mu zapewnione, to zasilanie gwarantowane. Więc jeżeli doprowadzimy zasilanie do wiktrona oraz wyprowadzimy zasilanie z wiktrona na obwody gwarantowane, to w momencie, kiedy ja tego wiktrona wyłączę, to wszystko to, co jest za nim, nie jest zasilane. Czyli mimo to, że mamy prąd w sieci, mamy prąd doprowadzony z zakładu energetycznego, to to co jest za wiktronem nie będzie zasilane, jeżeli on nie będzie włączony. I teraz taki przełącznik 102, to jest przełącznik trójpozycyjny w pozycji pierwszej pełni taką rolę, że energia przepływa przez wiktrona na obwody gwarantowane, w pozycji zerowej jest jakby rozłączony i przez niego nie przepływa żadna energia, a w pozycji drugiej Yy, mamy tak zwany bypass, czyli zwieramy sieć z domem, i energia, omijając Victrona, przepływa przez, yy, przez ten przełącznik. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chcemy coś w Victronie wymienić lub przyserwisować. Naturalną pozycją dla tego przełącznika, w momencie kiedy mamy system Victrona wpięty równolegle lub szeregowo do systemu domowego, jest pozycja pierwsza, czyli cała energia przechodzi przez Victrona i jest podawana dalej na obwody gwarantowane. A jeżeli chcemy przeserwisować, to podchodzimy do systemu, przełączamy się przez zero na bypass i w tym momencie energia przepływa na krótko jakby z sieci do domu, a system Victrona nie jest zasilany, nie możemy na spokojnie go wyłączyć i przeprowadzić wymianę przewodów AC, czy odpiąć akumulator od niego, no najróżniejsze rzeczy, które potrzeba. Będziemy tu wymieniać kabelki od solarnego regulatora ładowania. Mamy tutaj taką ładowarkę 250 na 100 Do niej są podłączone cztery panele 410 umieszczone na gruncie, tam za domem. I mamy taki inwerter Multiplus 1, 24x3000. I do tego jest 24 v akumulator Wiktrona, 2,5 kWh. O, pokażę. I te kabelki, tutaj też 2 razy 16 do tego akumulatora z takim fuzem, To troszeczkę za mało. To jest taki system. Do it yourself. I będziemy go trochę poprawiać i porządkować, żeby spełniał wszystkie wymagane funkcjonalności. I przede wszystkim był bezpieczny. Pokażę wam potem, jak to wygląda, jak to już będzie zrobione. Tak wygląda. Skończony. Prawa. Jest nasz akumulator. Do akumulatora mamy dwa kable 50. Zamontowaliśmy busbary, na których zbieramy potencjał dodatni ujemny. Mamy dwa fuzy: jeden do ładowarki, a drugi z baterii do inwertera. Marcin zakłada ostatnią pokrywkę. Okay. Wykonaliśmy naprawę takiego systemu. Tak naprawdę do klienta przyjechaliśmy zamontować falownik fotowoltaiczny na instalacji gruntowej. Ale jak zobaczyliśmy, w jakim stanie jest instalacja Wiktronowska, że mamy za, za małe średnice przewodów, do akumulatorów dochodziły przewody 16 mm2, mamy za małe przekroje przewodów prowadzące z ładowarki MPPT do inwertera. Stwierdziliśmy, że no, nie ma co, trzeba po prostu wymienić wszystko od góry do dołu. I teraz przewody od ładowarki MPPT to są 25 mm. Przewody idące do akumulatorów to są 50. Wszystkie te średnice przewodów znajdziecie w manualach Wiktronowskich. Wpisując sobie konkretne urządzenie na stronie VictronEnergy.pl, znajdziecie instrukcje, manuale, w których są opisane wielkości bezpieczników, które trzeba zastosować, przekroje kabli, które trzeba zastosować, aby system działał. Bezpiecznie, aby nie było żadnych strat. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. My będziemy na pewno wrzucać więcej materiałów z naszych realizacji, tych dużych oraz tych małych. Zbieramy się też do montażu kontenera przemysłowego, magazynu energii, ale takie małe tematy, gdzie możemy coś naprawić, pomóc, usprawnić, bardzo, sprawiają nam bardzo dużą przyjemność i radość. Więc zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Na pewno materiałów o Wiktronie będzie bardzo, bardzo dużo.